niech będzie odpalony. Gdy ukazuje się ten odcinek, wiosna jest w pełnym rozkwicie. Temat więc jest jak najbardziej na czasie. Ale jeśli oglądacie ten film o innej porze roku, też dobrze trafiliście. Temat będzie Was dotyczył już najbliższej wiosny. Zapraszam do oglądania. Ostatnio dyskutowałem ze znajomym mechanikiem na temat tego, co to jest przegląd wiosenny. Obydwaj doszliśmy do wniosku, że motocykl należy przygotować do zimowania tak, żeby na wiosnę wsadzić kluczyk do stacyjki i zacząć jeździć. Oczywiście, jeśli ktoś wymontował na zimę akumulator, no to trzeba najpierw ten akumulator zamontować. W międzyczasie jednak, już po tej dyskusji, sam zrobiłem przegląd wiosenny motocykla mojej żony. Więc można by powiedzieć, że zaprzeczyłem sam sobie. No, trochę tak. Chciałem Wam przypomnieć w tym odcinku, że warto zrobić przegląd wiosenny motocykla. Warto poświęcić kilka minut, może pół godziny, na to, żeby sprawdzić pewne rzeczy, zanim wyjedziecie pierwszy raz po wybudzeniu ze snu zimowego Waszej maszyny. O tym, jak przygotować motocykl do zimy tak, aby nowy sezon rozpocząć bezproblemowo, mówiłem już na tym kanale. Linki do tych filmów, jeśli oczywiście ich jeszcze nie widzieliście, macie w opisie filmu. Ale nawet jeżeli uważacie, że przygotowaliście motocykl do zimy w pełni, jesteście pewni, że macie dobre filtry, klocki, powymienialiście płyny i tak dalej, odprawiliście wszystkie modły i czary, żeby jak najlepiej rozpocząć nowy sezon i tak powinniście poświęcić kilka minut na wiosnę, zanim wyjedziecie na pierwszą przejażdżkę. Absolutnie podstawową sprawą na wiosnę jest sprawdzenie ciśnienia w kołach. Wszak przez kilka miesięcy postoju zimowego mogło się tam dużo zmienić, a jazda na zbyt niskim ciśnieniu, oprócz tego, że nie daje tyle frajdy, jest po prostu najzwyczajniej w świecie niebezpieczna. Warto sprawdzić również inne układy, na przykład działanie świateł, kierunkowskazów, klaksonu, czy nic nie zaśniedziało po prostu na stykach, czy to żarówek, czy to przełączników i czy na pewno wszystko działa. Warto również po odpaleniu i rozgrzaniu maszyny sprawdzić, czy układ chłodzenia działa prawidłowo, czy wentylator włącza się i wyłącza. Tam również mogło na przykład coś zaśniedzieć. Pamiętajcie o tym, że to, że coś działało dobrze na jesień, nie oznacza automatycznie, że będzie działało tak samo dobrze albo że w ogóle będzie działało na wiosnę. Tutaj przykładem może być układ hamulcowy. Zdarza się, że po zimowym postoju, nawet jeżeli na przykład płyn hamulcowy wymieniany był na jesień, zdarza się, że jeśli uszczelki w zaciskach są już leciwe i puszczają troszeczkę płynu, to przez okres zimowy skrystalizuje on i zaciski będą chodzić ciężko albo nie będą odbijać i trzeba będzie na wiosnę tak czy inaczej tam zajrzeć. Warto pamiętać również o na przykład przeglądzie technicznym. Może być tak, że w zeszłym roku zrobiliście go już w marcu, bo pogoda była ładna i zaczęliście jeździć. A w tym roku sezon zaczyna się dopiero w maju i przegląd jest nieaktualny. Są oczywiście tacy, którzy wszystkie czynności serwisowe zostawiają na wiosnę.
Jednak praktyka pokazała, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Po pierwsze, może się zdarzyć, że wyjdą jakieś dodatkowe niespodzianki i trzeba będzie zrobić dodatkowe rzeczy ponad te, które zakładaliście, że trzeba będzie zrobić, a może na przykład zabraknąć na to budżetu. Poza tym na wiosnę zazwyczaj kolejki w serwisach motocyklowych są dużo większe niż jesienią, nie mówiąc już o zimie. I przy okazji nie ma co liczyć na jakieś rabaty czy gratisy. Ja w każdym bądź razie jestem zwolennikiem raczej przygotowania motocykla lepiej do zimy na jesień niż na wiosnę. Jednak bez względu na to, jak i kiedy przygotowujecie swój motocykl do nowego sezonu, życzę Wam, żebyście nawinęli jak najwięcej bezawaryjnych i bezproblemowych kilometrów, zarówno w tym, jak i w każdym następnym sezonie. Liczę, że dacie łapkę w górę oraz zasubskrybujecie mój kanał, jeśli uważacie, że treści, które tutaj się pojawiają, są dla Was wartościowe. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.